Gość Studia Bałtyk. Joanna Chojecka i wyjaśnimy, dyrektor czy dyrektorka Archiwum Państwowego w Koszalinie. Dzień dobry, pani dyrektor. Zdecydowanie pani dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Dlaczego ta forma męska? Dlatego, że dyrektor jest funkcją. Nie ma funkcji dyrektorki, jest to płeć, prawda? Jestem oczywiście kobietą, ale jestem dyrektorem instytucji i nie jest to tylko atrybut zachowany, zabezpieczony dla mężczyzny, ale dla mężczyzn, ale myślę dla człowieka w ogóle, a czuję się człowiekiem zdecydowanie. Wobec tego, pani dyrektor, jak pani myśli, ilu mieszkańców chociażby Koszalina, ale także okolicznych miejscowości, którzy dwa razy w tygodniu wybierają się na targ w Koszalinie, mają świadomość, że ten budynek, który mijają po drodze z czerwonej cegły, duży, ogrodzony też płotem z czerwonej cegły, to właśnie jest Archiwum Państwowe. No, trudne pytanie. Mam nadzieję, że jak najwięcej, ale oczywiście racjonalnie do rzeczy podchodząc, myślę, że stosunkowo niewielki i nad tym pracujemy, to znaczy w tym sensie wychodzimy na zewnątrz, proponujemy różne oferty kulturalne, edukacyjne, zachęcając odbiorców z różnych środowisk, różnych grup zawodowych, wiekowych, do tego, aby jednak przekroczyli ten mur z czerwonej cegły, który pani tutaj wychwyciła, okalający tak pewną tą przestrzeń, jak nazywamy, archiwalną, dlatego, że rzeczywiście przechowujemy, może to zabrzmi nieco patetyczne, ale pamięć regionu zaklętą w dokumentach i to jest bardzo cenna pamięć, do której sięgamy przy różnego rodzaju jubileuszach, czy wydarzeniach, czy jakichś zdarzeniach, ale także przy właśnie działaniach tego typu jak chociażby czy Noc Muzeów, czy Dni Koszalina, prawda, to wówczas bardzo chętnie ta historia w różnych obliczach jest pokazywana i odwołujemy się do niej. Ale to nie tylko historia, bo to są sprawy też bieżące, bardzo nieodległe. Wielu mieszkańców tutaj firm, które już nie istnieją, bo do was zgłaszają się ludzie po tak zwaną dokumentację płacową. To jest bardzo ważne, jeśli jest kwestia emerytury, ZUS-u, udowodnienia, że się pracowało. Otóż to i właśnie to jest taki zupełnie krąg odbiorców dla nas od kilku lat, bo praktycznie taką dokumentację zgodnie z ustawą możemy przechowywać i przejmować od 2002 roku. I od tego momentu rzeczywiście zupełnie trafiliśmy do innych mieszkańców, to znaczy właśnie osób, które do swoich żywotnych interesów potrzebują dotarcia do dokumentacji, ich dokumentacji. Niekoniecznie musi ich interesować ta duża, prawda, historia, ale konkretna, tak? Właśnie o znaczeniu bardzo praktycznym i życiowym, ponieważ wysokość emerytury, wysokość renty uzależniona jest od udowodnienia przez ubiegającego się na podstawie złożonych dokumentów. I te dokumenty przejmujemy. Jest to forma odpłatna. Archiwa Państwowe w trybie ustawy o Narodowym Zasobie i Archiwach przejmują tego typu dokumentacje na podstawie umów odpłatnych z syndykami czy likwidatorami firm, bo oczywiście mówimy o zakładach, firmach, przedsiębiorstwach, które nie istnieją. I zawsze ludziom udaje się odnaleźć to, czego szukają? No niestety nie zawsze. Trzeba pamiętać, że oczywiście nie przechowujemy wszystkich dokumentów ze wszystkich zlikwidowanych firm, przedsiębiorstw, ale udzielamy informacje u jakich innych przechowawców, bo to są podmioty prywatne, można znaleźć tego typu dokumentację, a jeżeli nie, to kierujemy również do Sądu Gospodarczego między innymi, czy instytucji, które potencjalnie powinny przechować tego typu dokumentację, a jeżeli nie, bo też trzeba pamiętać o tym, że przepisy się zmieniły i w okresie wcześniejszym tego typu dokumentacja mogła ulegać brakowaniu, czyli fizycznemu zniszczeniu. Ale staramy się pomóc i muszę powiedzieć, że bardzo często jako dyrektor też odbieram bardzo, bardzo pozytywne sygnały. Są to chociażby telefony, czy nawet pisma, które wpływają do mnie z podziękowaniem za kompetentne i pełne przedstawienie też możliwości i dokumentacji, która pozwoliła konkretnemu obywatelowi poprawić swoją po prostu, czy załatwić swoją niezwykle ważną sprawę życiową. I także to jest bardzo, bardzo cenna działalność dla nas również, ponieważ jest to taka działalność społeczna, mogę powiedzieć zdecydowanie. Do tego są, nie jest to bagatelna liczba, jaka do nas płynęła, bo to jest w zeszłym roku 2013 wpłynęło ponad 700 wniosków, 700 konkretnych osób zwróciło się do nas w konkretnych sprawach i tak jest praktycznie co roku, także jest to taka bardzo ważna działalność w naszym obszarze i zupełnie właśnie niepowiązana może z taką tą dużą, historyczną, taką sięgającą, rozciągającą się w czasie i przestrzeni, ale konkretną tu i teraz. I z tego się bardzo cieszymy. Odczarowujecie stereotyp o panujących archiwach, że to takie miejsce, gdzie są zakurzone dokumenty, ludzie w fartuchach, w rękawiczkach. Rzeczywiście, bo takie są czasami momenty pracy i trzeba w takich warunkach pracować. Natomiast to jest to miejsce zupełnie inne. To nie jest to, o którym się myśli, że to tak staro wygląda.
Myślę, że tak, pracujemy tam na co dzień, dlatego trudno, ciężko mi też mówić, że może są jeszcze takie miejsca, gdzie zakurzone i zamknięte, zaczarowane magazyny, w których nie bardzo i archiwista sam wie, co się znajduje. No wy mówicie powszechnie katakumby, ale to niewiele z katakumbami mam. Tak, ale prawda jest taka, że rzeczywiście współczesne archiwa państwowe, mówimy i w Polsce, i za granicą, ale w Polsce naprawdę możemy być dumni, że infrastruktura od kilku lat bardzo poprawia się i stawiamy bardzo mocny akcent na przechowywanie dokumentacji właśnie, czy to o charakterze historycznym, czy to właśnie o dokumentacji o znaczeniu praktycznym, jak chociażby już wspomniana dokumentacja osobowo-płacowa. Wiąże się to z utrzymaniem właściwych warunków, jeśli chodzi o temperaturę, o wilgotność, o zabezpieczenie takie fizyczne, czyli umieszczanie w kartonach archiwalnych, odpowiedniej gramaturze i jednocześnie z takim aspektem też ochrony mechanicznej, chociażby przy okazji, przy wypadku zalania, te kartony zabezpieczają bardzo dobrze dokumentację i po prostu też ryzyko zagrożenia jest zdecydowanie zminimalizowane. Oczywiście pracujemy też w fartuszkach, pracujemy w rękawiczkach, maseczkach, tego wymaga kontakt z dokumentacją. Ona oczywiście powinna być też i odkażona, czyli powinny być wynik postępowania, chociażby fumigizacji, czyli zagazowywania akt, bo to jest wówczas w takim procesie niszczymy wszelkie biologiczne zagrożenia występujące, bo proszę pamiętać, że tak jak roztocza w domu, również ten kurz wielowiekowy czy mniej wiekowy, prawda, ale on powstaje, też osadza się na dokumentacji i również może być zagrożeniem na przykład biologicznym. I w związku z tym też to jest cały cykl, cały proces przygotowania dokumentacji do archiwum, później jej przechowywania, monitorowania też warunków. No to nie jest taka łatwa sprawa. Tak. Ale ważna część działalności archiwum to jest ta część związana z regionem, zbieranie pamiątek dotyczących przeszłości. Ludzie też przynoszą. I ostatnio też były takie przypadki. Tak, ludzie przynoszą i to nas ogromnie cieszy, dlatego że też troszeczkę od kilku lat zdecydowaliśmy się wyjść nieco szerzej poza tylko dokumentację o charakterze urzędowym, instytucjonalnym, bo to jest oczywiście jak najbardziej, do tego głównie jesteśmy powołani jako archiwum, czyli zabezpieczenie tego typu spuścizny dokumentacyjnej w toku działalności państwa. Natomiast oczywiście brakuje tego uzupełnienia niezwykle atrakcyjnego, jakim są, jest dokumentacja o charakterze czy to archiwów rodzinnych, ale też dokumentów, które przechowywane są, czy pozostają w rękach naszych obywateli. I tutaj taki bardzo świetny i w ogóle niesamowicie wzruszający, powiedziałabym nawet, akcent, dosłownie z ostatniego miesiąca, w naszym zasobie najstarszym dokumentem polskim, czyli z Koszalina z 1945 roku, to jest dokument o zmianie nazw ulic w Koszalinie, nadaniu im polskich nazw. To jest dokument z 10 maja 1945 roku, dokument przechowany w zespole Zarządu Miejskiego Miejskiej Rady Narodowej, Zarządu Miejskiego Miejskiej Rady Narodowej, tak, w Koszalinie. I co się okazuje, dosłownie kilka tygodni temu pani mieszkanka Koszalina, pani Stefania Tomaszewska, przyniosła dokumentację, właśnie kilka dokumentów, które uznała, że na pewno powinny nas zainteresować, i miała rację, dlatego że są to dokumenty, które dotyczą jej ojczyma, pana Józefa Sowy, który przybył do Koszalina wraz z grupą 6 kolegów. Przybył po co do Koszalina? W marcu 1945 roku, czyli to jest piękny, wprost dokument, argument, że tu już w 1945 roku byli łącznościowcy i pocztowcy, bo byli to właśnie pocztowcy, którzy do Koszalina trafili, żeby tu stworzyć bazę, dzięki której można było nawiązać kontakt z resztą kraju. Czyli nowe informacje dotyczące polskości Koszalina. Tak jest. Pani dyrektor, gdyby ułożyć te wszystkie dokumenty, które ma archiwum i koszańskie oddziały Słupsk i Szczecinek, to tak, prawie 5 kilometrów. Tak, zbliżamy się do pułapu 5 kilometrów. Skoro dokumenty cały czas przyjmujecie i też my o tym mówiliśmy, tak zwane druki ulotne, czyli tak, wszelkie reklamówki i tak dalej, nie wyrzucać, ale przynieść do was. Proponujemy, żeby nas przynieść, ocenimy wspólnie, tak, czy powinny się u nas znaleźć. No to nie zabraknie miejsca na półkach niedługo? Znaczy, czy już brakuje? Nie, jeszcze nie brakuje. Oczywiście działamy prewencyjnie i z dużym wyprzedzeniem staramy się podejmować działania. Zresztą ja te działania podejmuję od początku objęcia funkcji w 2006 roku. Wówczas w krótkim czasie zorientowałam się, że rzeczywiście tego miejsca magazynowego w zasadzie nam ubywa. I wspólnie z kolegami i kierownictwem w naszym archiwum zdecydowaliśmy podejmować działania. I we współpracy oczywiście z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych w Warszawie
sukcesywnie co roku składałam wnioski inwestycyjne, sygnalizując bardzo coraz pilniejszą potrzebę. Musimy się rozbudować. Tak, zabezpieczenia tej powierzchni magazynowej, bo to jest podstawową funkcją, jaką archiwa pełnią. To jest zabezpieczenie powierzchni magazynowej. I to jest później zagrożenie. To jest nie tylko dla nas problem, ale również dla urzędów, instytucji, które są zobligowane przepisami do tego, żeby przekazywać sukcesywnie. My co roku przejmujemy dokumentację. To nie jest tak, że nie przyjmujemy przez 10 lat, a po 10 latach jakaś tam grupka, jakaś partia się uzbiera. Nie, to jest proces stały. I w związku z tym również dla instytucji, które są zobligowane do przekazywania dokumentacji, może być to w którymś momencie problem, bo my będziemy odmawiać przejęcia, a jednak dokumentację trzeba przechowywać. Jaka jest szansa na to, że będą pieniądze i że archiwum się rozbuduje? Jaka jest szansa? No, mamy wizualizację już jest. Wizualizację mamy, pracujemy teraz nad programem funkcjonalno-użytkowym. Czyli już podejmujemy konkretne działania i liczymy na to, że w ramach nowego okresu programowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zostanie nasz projekt uznany za ważny, za istotny do zrealizowania tutaj, ponieważ to miało być obejmować nie tylko inwestycję koszalińską, ale również Szczecinek. Tam też mamy, właściwie w Szczecinku głównie mamy dosyć trudną sytuację lokalową, ale jeżeli nie wyjdzie tą drogą, to będziemy podejmować inne działania, czy to z programu operacyjnego. Na pewno Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych tutaj będzie nas wspierał, bo mamy cały czas jego wsparcie, zresztą za jego zgodą, wiedzą i przyzwoleniem tutaj podejmujemy tego typu działania. Chciałabym powiedzieć w tym miejscu, że w ubiegłym roku zostały pierwszy raz po wojnie, po II wojnie światowej, oddane do użytku zupełnie nowe, wybudowane od podstaw archiwa państwowej i takie ośrodki jak Gorzów Wielkopolski, Radom i Zielona Góra uzyskały zupełnie nowoczesne, bardzo, bardzo właściwe, jeśli chodzi i dedykowane archiwom budynki. I także jest to rewolucja, można powiedzieć, w obszarze archiwów państwowych, że takie działania są dość mocno rozwijane, dynamicznie się to dzieje i liczę na to, że również nasze archiwum państwowe, które jednak jest, nie jest małym archiwum, jest ośrodkiem o znaczeniu średnim, tak? To nie jesteśmy olbrzymim archiwum, tak jak Wrocław, czy nawet Szczecin, prawda? Ale jesteśmy tak, jesteśmy powiedzmy w tym górnym pułapie średniaków, o tak bym powiedziała, jeśli mówimy tutaj o wielkości zasobu. Trzeba pamiętać, że nasze archiwum nie jest placówką o jakiejś olbrzymiej metryce, prawda? Bo jesteśmy w zasadzie 54 tak, praktycznie archiwum koszańskie działa od 53 lat i w związku z tym jest to cały czas nowe archiwum, które się rozwija i które też ma potrzeby. Dziękuję bardzo. Gościem Studia Bałtyk była Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Dziękuję pani doktor, dziękuję państwu za uwagę. Gość Studia Bałtyk.